A więc wypadało iść gdzie indziej. No okej, okay, pod wielki namiot. Ha? Gdzie jest Regina? Nie wiem. Ale jeżeli jest z tym tygrysem, to nie chcę nawet wiedzieć. Pośpieszmy się i wynośmy się stąd. Hehe. Nick, jesteś tchórzem, czyż nie tak? Nie. Ja po prostu mam alergię na dzikie tygrysy. Wszyscy ludzie prawie mają alergię na dzikie tygrysy, bo zawsze przed nimi uciekają. Okej, okay, teraz może do kafeterii. Byliśmy tu dosyć rzadko ostatnim razem. A, to był błąd. A, right, witaj w cudownej, niesamowitej kafeterii. Jajks, dzisiaj jest w niezwykle dobrym nastroju. W porządku, wiesz co to, no jaka jest pora? Czas na śmiech. Dlaczego wszyscy płaczą, kiedy jedzą meksykańską pizzę? No dalej, możesz na to odpowiedzieć, to łatwe. Ponieważ kafeteria z meksykańską pizzą to prawdopodobnie jest broń masowej zagłady? Bzz, źle, spróbuj jeszcze raz. Okej, okay, a co o tym myślisz, słodziutka? A, mam! Okej, okay, jaka jest twoja odpowiedź? Ponieważ oni są w kafe pod łzawym okiem. Dokładnie! To jest niesamowite, niesamowicie smutne miejsce, ta kawiarenka. Zrobiłam to! Co się dzieje? On jest dla nas zbyt miły. Okej, okay. Jak mówię, to był być może błąd, że przyszliśmy tutaj. Dzisiejsza rozprawa. Dzisiaj był naprawdę szalony dzień, czy tak? No, teraz mi mówisz, nie sądziłem, że będzie tak ciężko. Ciężko? Tak, naprawdę tłum był tam ciężki. Tak nazywa się tłum, który odmawia... odmawia śmiechu. Na przykład, był tam tak ciężki tłum ostatniej nocy, że musiałem użyć żartu z rozwalaniem arbuzów. Opowiedziałem im świetne historie i jeszcze świetniejsze żarty, ale nikt nie zaczął się śmiać. Nawet użyłeś sławnego żadnych butów, żadnej koszulki, żadnej obsługi, no tego żartu. Dokładnie, jak możesz nie śmiać się w odpowiedzi na taki klasyk? Okej, okay, co widziałeś jeszcze raz? Po raz 16. Czy jesteś w 100% pewny co do perfekcyjności twoich wczorajszych, no, dzisiejszych zeznań? Widziałem, co widziałem, przysięgam. Ten gość po prostu... odleciał? To dokładnie nie było takie dosłowne latanie. Bardziej jak unoszenie się. Kontury jego twarzy sprawiły, że byłem, że myślałem, że to był Max. Nie widzę żadnego psychozamka. On musi mówić prawdę. Czy możemy mu coś zaprezentować? O właśnie, Max mówił, żebyśmy prezentowali dla ludzi z cyrku to zdjęcie z Grand Prix. A, nie, tylko nie to zdjęcie. On wam to też pokazał? Ha? Widziałeś to zdjęcie również? Cóż, wiesz co oni mówią o Maksymilianie Galatice? On naprawdę się rządzi. O tak. On nie pokazał mi po prostu tego zdjęcia. Co masz na myśli? On pokazał mi też jego popiersie. Powiem wam, ta rzecz jest nienormalna. Jest również na tym zdjęciu, o właściwie tutaj. Sprawił, żebyśmy to popiersie czcili każdego dnia. On kazał nam bić pokłony dla jego niezwykłości. On ma ogromne popiersie? Chciałbym usłyszeć więcej co do popiersia Maxa. Nie to, żebym interesował się takimi rzeczami. Okej, okay, a więc nowy temat jest? Tak, popiersie Maxa. Popiersie Maxa powinno stać na tamtym małym stoliku. Nic tam nie ma. Naprawdę? O, tak. Kiedy to było? Powiedziałbym około 5 dni temu, całkiem nagle.
to po pierwsze znikła. Znikła? Jeżeli chcielibyście to zobaczyć, to mamy tutaj zdjęcie tego popiersia na tym biuletynie. Max po prostu musiał tu położyć zdjęcie. Hej, ta rzecz jest naprawdę odjazdowa. Nick, ja też chcę, żeby ktoś mi zrobił popiersie mnie. Pewnie, tak długo jak ja nie będę musiał za to płacić. O, no tak, bo nikt tam nigdy nie płaci za naszą obronę. Czy jeszcze jest coś, co tobie się tutaj nie zgadza? Nie, nic się nie zmieniło z tego, co widzę. Zastanawiam się, czy on w ogóle o tym myśli, czy wymyśla kolejny zły żart. Nie, mam tutaj kompletną pustkę. Cichy Moł jest dobrym Moł w moim świecie. Przypuszczam, że naprawdę nie ma żadnych innych rzeczy, które się zmieniły, ha? Cóż, jest ta jedna tycia maleńka rzecz, która wygląda na inną. Powiedz nam! Co się zmieniło? Cóż, kiedy był poranek w dniu morderstwa, właśnie na tamtej tablicy z ogłoszeniami, ten kawałek papieru wystawał... był tam powieszony. Kawałek papieru? Jest rozerwany, a więc nie wiem, co tam było w pełni napisane, ale można zobaczyć tytuł. Yikes! Jest tu napisane do mordercy. Mordercy? Tak? To jest tu właśnie napisane, ale reszta została rozerwana. I nie wiem, kto to tutaj umieścił. Kiedy to znalazłeś? W poranek w dniu morderstwa. Przed morderstwem? Tak, aranżer został zabity w nocy po tym, jak został odkryty ten kawałek papieru. Kto mógł to tutaj umieścić? I notka jest dodana do zapisów sądowych. Nick, myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka. Okej. Ktoś tutaj w ogóle, z tego co, jeżeli można się przyjrzeć, to tutaj ktoś zapomniał wymazać japońskie napisy na tej tablicy. Bo wiecie, większość napisów japońskich została tu zmieniona, jak cyrk Wielkiego Berego tutaj został zmieniony na Berry Big Circus. Okej, Max być może będzie wiedział więcej o tej notce. Więc dlatego wróciłem się do więzienia. Czy wiesz coś o tej notce? W poranek w dniu morderstwa został umieszczony na ścianie ogłoszeniowej w kafeterii. Wiem wszystko co do tej notki. Kiedy to przeczytałem, moje serce troszkę przyspieszyło. Twoje serce troszkę przyspieszyło? Kiedy zachwycałem się moją poranną herbatą, aranżer i jego kompania weszli do pomieszczenia. I kompania? Przypuszczam, że to naprawdę nie była jego kompania. To po prostu był aranżer i moja kruszynka. Kiedy aranżer przeczytał tą notkę, on po prostu niezwykle poczerwieniał. I nagle on tą karteczkę rozerwał, umieścił górną część na ściany, a resztę schował w kieszeni swojego płaszcza. Naprawdę? Tak z ciekawości. Nie, moment, pomyliłem się tam. On nie umieścił tego na ścianie, tylko rozerwał i wsadził do kieszeni. Tak z ciekawości, co tam było w ogóle napisane? Zobaczmy. Aha. O, nie chcę zabierać całej frajdy od moich słodziutkich. Idźcie i sami się dowiedzcie. Jestem pewien, że możecie to gdzieś znaleźć. Moglibyście również zapytać moją kruszynkę. Dzięki, że nam wszystko mówisz jako nasz klient. Dzięki. A więc znowu wracamy się do cyrku, bo Max jest jeleniem i nam nie powie. Oczywiście, że tak. Pod wielki namiot. I do pokoju aranżera. Skoro schował to w swoim płaszczu, czy tam fraku, nieważne, to pewnie to jest ten biały papierek, który wystawał. Max i aranżer rozmawiali w tym pomieszczeniu. I to wtedy aranżer mógł włożyć na siebie kostium Maxa i wyjść. Dlaczego miałby to robić? Może było zimno czy coś? Okej. Tutaj wygląda na to, że mamy ten papierek. Hej, czy widzisz to? Z kieszeni tego fraka wystaje kawałek papierku. Wiesz, mam przeczucie, że wiem co to jest. Na pewno jest to ta druga połowa tej notki, którą dał nam Moł. A więc pośpieszmy się i sprawdźmy to, Nick.
Wiedziałam. Pasuje perfekcyjnie z tym drugim kawałkiem. I co tu jest napisane? Co tu jest napisane? Do mordercy. Mam znaczący dowód tego, co wtedy zaszło. Spotkaj się o 22 dzisiaj na placyku za domkami zakwaterunkowymi. Dzisiaj o 22? To wtedy doszło do morderstwa. Teraz musimy dowiedzieć się, kto wezwał tam aranżera. Okej, i tą notkę mamy dodaną do zapisów sądowych, bo to z całą pewnością będzie krytyczny dowód jutro w sądzie. Dobra, z powrotem pod namiot. I może pod wejście do cyrku nawet. I na placyk. To tutaj został wezwany aranżer. I tutaj znowu stoi detektyw Gamszu. Hej, detektywie Gamszu! Jestem pewna, że jak zwykle wykonuje pan świetną robotę. Cóż, już skończyłem z śledztwem akrobaty. W końcu. Ale z panią von Karmą. The fuck? Nick? Co to jest? To całe bipczenie? To jest pani von Karma. A? Za każdym razem, kiedy słyszę ten dźwięk, ona jest niedaleko stąd. Może jakiś pager czy coś? Jeżeli nie masz nic przeciwko, kolego, to ja już sobie stąd pójdę. Szybko! Zobaczymy się później, kolego! Nie sądziłam, że Gamszu może biec tak szybko. I tyle, jeśli chodzi o taką otyłość. Nigdy nie widziałem, żeby dorosły tak się bał dziewczyny, która wciąż jest w swoich nastoletnich latach. No cóż, wejdźmy do środka. Tutaj jest... tutaj jest okropny mróz. O, ten bicz... AU! Ten bicz mógłby wciąć mi się prosto w słowo. Von Karma! Ona naprawdę się pojawiła. Gamszu ma jakiś szósty zmysł pojedrzy czy coś. Była dzisiaj spektakularna walka w sądzie, czyż nie tak, panie Phoenixie Wright? Czy musisz nas zawsze tak straszyć? Co mogę dla ciebie zrobić? Dzisiaj będzie ten dzień. Dzisiaj mój sen w końcu się spełni. Masz na myśli historia o mojej porażce z twojej ręki i uczynienie tego narodowymi wieściami? Hahaha, narodowymi wieściami? Naprawdę masz małe pojęcie o skali? Globalne wieści, panie Phoenixie Wright. Twoja porażka będzie znana na całym świecie. Ona chyba może przeceniać... jakie jest ważne zwycięstwo troszeczkę tak za bardzo. Wow. A więc von Karma, tak, oczywiście, cały czas śni o naszej porażce itp. itd. Von Karma, wygląda na to, że masz jakiś nowy dowód, ha? Ha, jestem zdumiona, że udało ci się domyślić tak dużo. Każdy mógłby to zrobić. Nie mogłabyś ukryć tego spojrzenia zwycięzcy z... No choćbyś nałożyła 10 papierowych toreb na głowę. Mam znaczący dowód i mam znaczącego świadka. Potrzebujesz jeszcze jakiejś podpowiedzi? Znaczący świadek. Masz na myśli akrobatę, racja? Za chwilę będę wypełniać papiery, żeby został jutro wezwany jako świadek w sądzie. To będzie ostatni gwóźdź do twojej trumny, panie Phoenixie Wright. Tak, 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 rozumiem. Chcesz mnie pobić i zniszczyć. Nie mogę teraz o nią się martwić. Muszę teraz iść i spróbować wychwycić jakieś informacje sam. A o co chodzi w ogóle z tą zemstą? Dlaczego przez cały czas dajesz Nickowi takie złe oko? Nie ma znaczenia, jeśli dowiedziesz, że jutro Max będzie winny. Nic nie będzie już w stanie przyprowadzić ci twojego tatę z powrotem. Mojego tatę? Musisz mieć na myśli niegdyś sławnego Manfreda von Karmę. Oczywiście, twojego tatę. Wiem, że ci go brakuje. Wystarczy już twojego gadania. Jeszcze jedno słowo i otrzymasz cios od mojego bicza. A teraz, kiedykolwiek wspomniałem o moim papie, teraz czy w jakiejkolwiek innej konwersacji? A więc, o co chodzi z tą zemstą, o której cały czas mówisz?
Nie zrozumiałbyś, panie Phoenixie Wright. Muszę zobaczyć go ponownie. Jeszcze jeden raz. Go? Jestem pewna, że wiesz, do kogo nawiązuje. Milesa Edgeworth'a. Co? Edgeworth'a? Pana Edgeworth'a? Miles Edgeworth? Wow. Nagle Edgeworth się pojawia w konwersacji między nami a Von Karmą? Miles Edgeworth, dlaczego miałbyś teraz wymieniać jego imię, tak nagle? Nie zapomniałeś, czy tak? Wiesz, kim był ten wyćwiczony, obdarzony prokurator Miles Edgeworth? Kto go wyćwiczył? Manfred von Karma. Dokładnie tak, to był mój papa. To znaczy, że Edgeworth był... Znowu masz rację. Miles był jakby moim młodszym bratem. Ha? Młodszym bratem? Edgeworth i Nick mają ten sam wiek. Edgeworth. Człowiek, który mnie zainspirował, żebym został prawnikiem. Walczyłem przeciwko niemu w kilku sprawach. Ale po tym, jak ta sprawa się skończyła, on zniknął. To twoja wina, że już go tutaj nie ma. Ha? To jest prawda, czyż nie tak, panie Phoenixie Wright? Ja... Nick, co ona ma na myśli? Śmierć Edgeworth'a? Po tym, jak ta sprawa się skończyła, Edgeworth wpadł w pewien szczególny stan i za każdym razem u niego się pogarszało. Nigdy nie postawił znowu stopy w sądzie. Nieprawda, Rise from the Ashes, Phoenixie, Rise from the Ashes. Ale no cóż, Rise from the Ashes zostało oddane do użytku, że tak powiem, w 2005 roku, a ta gra została oddana w 2002, tak więc wiecie, wtedy jeszcze nie było mowy o żadnej dodatkowej sprawie z Edgeworthem. I wtedy, jednego dnia, on po prostu zniknął. Wszystko, co pozostawił ze sobą, to pojedyncza notka w biurze prokuratury. Prokurator Miles Edgeworth wybiera śmierć. A więc to było w tym liście, który widzieliśmy na końcu pierwszej gry. To było rok temu. To stało się zaraz po tym, jak wróciłaś do domu. Pan Edgeworth, on nie żyje? Ja w to nie wierzę. On wciąż żyje, jestem tego pewna. Gdzieś w tym świecie wciąż żyje. Prokurator Miles Edgeworth wybiera śmierć? Oczywiście, że tak. Ty zrujnowałeś jego reputację jako prokuratora. Ty zniszczyłeś jego prokuratora w nim samym. Dokładnie tak samo jak twoja Wiktoria zmieszała imię Von Karma z błotem. Zamierzam go znaleźć. A później nauczę go różnicy pomiędzy dobrym i złem moimi własnymi rękoma. Nick, co do Edgeworth'a. Maja, już ci to raz powiedziałem. Nie zmuszaj mnie, żebym powtarzał to jeszcze raz. Nigdy więcej nie wspominaj jego imienia, gdy ja tu jestem, okej? Nick? Von Karma? Co? Nie wiem, czy jesteś boginią prokuratorów, czy też nie, ale już mam dość jego i ciebie też. Co się stało? Ha! Ten pies cały czas szczeka i nie gryzie. On został już pokonany. Tak czy inaczej, nie mam nic więcej do poinformowania. Nic, o niczym więcej nie muszę cię informować. Jutro będzie największą... Jutrzejszy dzień będzie największą walką, jaką ten sąd w tym kraju kiedykolwiek widział. Nick? Chodźmy. Musimy pogadać z tym artystą na trzecim piętrze. Przepraszam, że znowu powiedziałem ten temat, Nick. Wow. Czy mi się wydaje, czy Phoenix naprawdę się wściekł na Edgeworth'a za to, że odszedł? No cóż, nie teraz nam to oceniać. No cóż, i teraz idziemy do trzeciego piętra tych domków zakwaterunkowych, gdzie wygląda na to, że zastaliśmy pana Acro. Pan musi być pan Phoenix Wright. To tak. Miło mi pana poznać. Jestem Ken Dingling. Ale tutaj w cyrku wszyscy mówią mi Acro. Pan Acro. Skąd pan zna moje imię? Detektyw mi powiedział. Powiedział, że z całą pewnością pan tutaj się pokaże.
Akro, jesteś członkiem tego cyrku również? To się zgadza. Niegdyś przeprowadzałem przedstawienia na trapezie, ale dzisiaj wszystko, co mogę robić, to robić przedstawienia na moim wózku. Okej, a więc pogadajmy z panem Akro, który wygląda chyba na najbardziej normalnego z członków tego cyrku. Akro, dlaczego dołączyłeś do tego cyrku? Kiedy byłem mały, moim rodzicom nie powiodło się w biznesie. Wtedy jednej nocy postanowili to wszystko porzucić, beze mnie. Jedyną osobą, która zechciała wsiąść tak jakby na miejsce moich rodziców, był aranżer. Aranżer zajął, tak niesamowicie się mną opiekował. On był jakby ratownikiem. Wygląda na to, że aranżer był po prostu niemalże świętym. On był i to dlatego zdecydowałem, że zrobię coś bardzo ważnego. Zadecydowałem, że przeznaczę całe swoje życie, żeby znaleźć pewien sposób, aby mu odpłacić. I teraz, popatrzcie, jak ktoś odpłacił mu za wszystkie dobro, jakie on zrobił w swoim życiu. No, to jest okropne. Czasami myślę, że on był aż zbyt miły dla ludzi. Być może był zbyt miły dla artystów. Być może był zbyt miły dla swojej córki. Zastanawiam się, czy on właśnie obraził Reginę? Regina jest taka urocza, ona jest niemalże księżniczką. Niemalże księżniczką? I jesteś pewna, że to jest dobra rzecz? Czy wyczuwam pewną urazę co do Reginy, którą ma Akro? Okej, dlaczego... No, to może być trochę chamskie pytanie, ale dlaczego Akro jest na wózku? Przepraszam, że pytam, ale dlaczego jesteś na wózku? Układ nerwowy w moich nogach został bardzo poważnie uszkodzony. I nie możesz teraz chodzić? Nie mogę nawet teraz stać. I skoro żyję na trzecim piętrze, nie mogę nawet opuścić tego budynku o własnych siłach. To jest okropne. Ten wypadek wydarzył się podczas sesji akrobatycznej, zgadza się? Oj, nie. Nie, nie podczas sesji akrobatycznej. Psychozamyk. Nie wygląda na to, że obrażenia Akro miały akrobatyczną naturę. Co chodzi panu po głowie, panie Wright? Cóż, dokładnie kiedy został pan ranny? Minęło już prawie 6 miesięcy, odkąd zostałem ranny. Zostałem ranny podczas praktyk. 6 miesięcy temu. Co wtedy wydarzyło się w tym namiocie cyrkowym? Co się wydarzyło, jeśli chodzi o morderstwo teraz? Wpadłem tutaj wczoraj i zauważyłem, że nie było pana w tym pokoju. Byłem wtedy przez cały dzień w szpitalu. A, był pan wtedy na rehabilitacji? A co z morderstwem? Oczywiście, że o tym wiedziałem. Rozmawiałem z policją, zanim pozwolili mi odejść do szpitala. Zanim otrzymałem telefon od pani prokurator, byłem przekonany, że to wszystko był tylko sen. Ha? Po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Wtedy widziałem to, co widziałem. Co widziałeś? Jezu, to brzmiało całkiem ponuro. No właśnie, będziesz jutro świadkiem w sądzie, ale co widziałeś? Co zobaczyłeś, Akro? Tamtej nocy byłem w swoim łóżku i spałem, kiedy usłyszałem ogromny hałas dobiegający zza mojego okna. Rozumiem, miejsce zbrodni było tuż pod twoim oknem. I to wtedy spojrzałem przez okno. I co zobaczyłeś? On zaczął latać tuż przed moim oknem. On? Maximilian Galatica. Co? I to... No właśnie myślałem, że tak powie. Jesteś absolutnie przekonany, że to był Max, którego widziałeś tamtej nocy? Jestem tego absolutnie pewien, nie mam żadnej wątpliwości. Nick? Niedobrze.
Czy możemy coś jeszcze zaprezentować Akro? Zdaje się, że nie. Tak więc, no póki co to wszystko chyba co wydobędziemy od Akro. Więc wracamy się na placyk. I teraz pójdziemy pod wejście do cyrku i wtedy do namiotu. Być może spotkamy tutaj Reginę.